Zakończyła się akcja Literka do Literki, Grosik do Grosika, organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kaliszu i głównego partnera PKO Bank Polski S.A. Akcja skierowana była do przedszkolaków i uczniów klas 03 szkół podstawowych. Dzieci zakładały karty czytelnicze, dzielnie zbierały naklejki za wypożyczanie książek z biblioteki i z kompletem naklejek za czytanie książek odbierały nagrodę Niespodziankę Banku PKO. Już możemy mówić o dużym sukcesie akcji, ponieważ włączyło się w nią ponad 400 dzieci. Państwo. Mieliśmy ogromną przyjemność jako PKO Bank Polski sponsorować akcję zorganizowaną wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną pod nazwą Literka do Literki, Grosik do Grosika. Powtarzamy to często i w mediach często padają stwierdzenia, że był to czas bardzo trudny, więc i nasze obawy co do tego, czy akcja uda się, były niemałe. Musimy przyznać, że skala zjawiska przekroczyła nasze oczekiwania, ogromna ilość dzieci włączyła się w akcję. Niezmiernie miło było gościć małych czytelników w siedzibie PKO Banku Polskiego w Kaliszu, gdzie z kompletem naklejek i z dumą, że udało im się wypożyczyć i przeczytać książki, pojawiały się po nagrodę Niespodziankę. Fajnie było obserwować, kiedy te dzieci po raz pierwszy pojawiały się w takim miejscu jak bank. Na początku były trochę nieśmiałe, trochę speszone, ale po krótkiej rozmowie widać było ogromną radość z samego czytania książek, z nagrody, którą otrzymały. Także liczymy na to, że kolejne i podobne akcje będziemy mogli wspólnie organizować z Biblioteką Publiczną w przyszłości. Serdecznie dziękuję wszystkim dzieciom, które włączyły się do akcji Literka do Literki, Grosik do Grosika i zdobyły nagrodę za czytanie książek. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w naszą akcję promującą czytelnictwo wśród dzieci. Dziękuję rodzicom naszych czytelników, dziękuję nauczycielom, bibliotekarzom, pracownikom banku, dziennikarzom. Dzięki akcji Literka do Literki, Grosik do Grosika, kilkaset najmłodszych Kaliszan przekonało się, że czytanie książek się opłaca. W bibliotece jest mnóstwo ciekawych wydawnictw, bezpłatnych. Także dzieci już wiedzą, że zaoszczędzone pieniążki mogą przekazać na realizację innych swoich marzeń. Wypożyczanie książek z biblioteki jest bezpłatne, natomiast korzyści płynące z czytania wśród dzieci bezcenne. Także dzieci jeszcze nie do końca zdają sobie z tego sprawę, dlatego tak ważna jest tutaj rola bibliotek w kształtowaniu pozytywnych nawyków czytelniczych. My oczywiście możemy wskazać kierunek, ale sami bez wsparcia nie dalibyśmy rady. Także bardzo serdecznie dziękuję szczególnie rodzicom, którzy znaleźli czas na to, żeby przyjść z dzieckiem do biblioteki. Wiemy, że w czasie pandemii nie zawsze to było łatwe. Bardzo dziękuję za wsparcie PKO Bankowi Polskiemu, ponieważ bez niego akcja Literka do Literki, Grosik do Grosika byłaby niemożliwa, a Kaliska Biblioteka nie zyskałaby kilkaset nowych czytelników. Jest to kolejna akcja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu, promująca czytelnictwo wśród najmłodszych, która zaprosiła do biblioteki ponad 400 dzieci. Wiemy, że tego typu projekty mają sens i to, że z każdej takiej akcji zostają z nami czytelnicy na stałe, motywuje do dalszej pracy na rzecz kształtowania pozytywnych nawyków czytelniczych wśród dzieci. Zdobyliście nagrodę w banku, tak? Taką właśnie za to, że czytacie książeczki. A czy nadal będziecie przychodzić do biblioteki? Jak skończę książkę, to zawsze przychodzę do biblioteki, oddaję i wypożyczam nową.